Opady deszczu nad Wrocławiem nieco skomplikowały ostatnią turę meczów. Wczoraj tenisiści nie raz i nie dwa musieli rozgrywać aż po dwa spotkania. To na pewno miało wpływ na formę i dyspozycję. Ale ci, którzy przyglądali się bataliom, na brak emocji nie mogli narzekać. W ćwierćfinałach singla Polacy wypadli poniżej, może mocno wygórowanych naszych ambicji. Z trzech zawodników do czwórki awansował tylko jeden. Marcin Gawron pewnie pokonał Czecha Marka Jalowca 6-3, 6-3. Z zawodami pożegnał się Piotr Łomacki i Grzegorz Panfil. Pierwszy uległ rozstawionemu z jedynką Adrianowi Sikorze. Słowak zaprezentował się jak na faworyta przystało. W odpowiednich momentach grał skutecznie i wygrał dwa razy po 6-4. W kolejnym ćwierćfinale z udziałem biało-czerwonego Grzegorza Panfila, a więc finalisty seniorskiego Pucharu Hopmana w parze z Agnieszką Radwańską, porażka. Ten zawodnik uległ Maksymilianowi Martererowi 5-7, 6-7. Gra była niezwykle wyrównana, Niemiec jednak popisał się większą odpornością na stres i koncentracją w decydujących momentach. Stawkę półfinalistów uzupełnił Jan Satral. Czech zwyciężył zawodnika z Ekwadoru Iwana Endare 6-7, 6-1 i 6-2. Na pocieszenie Polakom pozostał debel. W nim w półfinale zmierzą się Karol Drzewiecki i Piotr Łomacki. Ich przeciwnikami będą Niemcy Maximilian Marterer i Kevin Kaczynski. W drugim starciu powalczą Ekwadorczycy Iwan Endara i Sebastian Rivera, którzy za siatką będą mieli za przeciwników Adama Majchrowicza i Rafała Teurera. Jeszcze dziś, późnym wieczorem, powinniśmy poznać zwycięzców gry podwójnej. Jutro natomiast na deser pozostanie nam rywalizacja finałowa singlistów. Wciąż mamy szansę na polskie zwycięstwo we Wrocławiu. Warto dopingować naszych na kortach Redeco przy Halera. Przypomnijmy, pula nagród w turnieju wynosi 10 tysięcy dolarów. Szefowie Panther cieszą się z sukcesu i wygranej nad klubem z Trójmiasta. Do wyniku jednak podchodzą z chłodną głową, zdają sobie sprawę, że porażka w którymś z kolejnych spotkań zniweczy tamten trud. Najbliższe starcie to walka Panthers z samymi sobą. Ten mecz pokazał, na jakim poziomie może być futbol w Polsce. No, trzeba przyznać, że to spotkanie stało obiektywnie ponad wszystkimi meczami, jakie graliśmy do tej pory. I zwycięstwo w takim spotkaniu, w takiej atmosferze na trybunach na pewno cieszy. Ale nie ma tu mowy o jakiejś wielkiej euforii, bo tak jak wspominaliśmy przed meczem, tak czy inaczej byśmy grali w playoff, więc i to jest dla nas kluczem, bo nie możemy teraz wyjść na żaden z meczów nieskoncentrowani, bo potem w playoff wystarczy jeden błąd, jeden przegrany mecz i tak naprawdę wszystkie wygrane nic nie znaczą. Wrocławianie zdają sobie sprawę, że najbliższy rywal pretenduje do miana czarnego konia ligi. To najbardziej nieobliczalny zespół rozgrywek. Z Kozłami Poznań dla nas o tyle dobra sytuacja jest, że wszyscy wiemy, że oni są nieprzewidywalni i na pewno tutaj z tego powodu nie ma mowy o braku koncentracji. Nie będziemy na pewno testować jakichś nowych zagrywek, nowych rozwiązań. Jedziemy po to, aby odnieść pewne zwycięstwo, bo jednak gdzieś tam potknięcie po drodze jeszcze mogłoby nam trochę pokrzyżować szyki i nie możemy na to pozwolić. Więc na pewno wyjdziemy skoncentrowani, ale też bez jakiejś wielkiej euforii, bo na tym etapie sezonu ważne jest, żeby nie złapać w kontuzji na kluczowych pozycjach. Panthers jak zwykle są dobrze przygotowani do meczu. Scouting we wrocławskim klubie działa bardzo sprawnie. Dolnoślązacy wiedzą o najmocniejszych i najsłabszych punktach zespołu z Poznania. Najgroźniejszą bronią w ofensywie jest ich rozgrywający, który amerykański, który w ostatnich meczach bardzo dobrze dyktował warunki. Tak naprawdę to on zdecydował wygrany chociażby w meczu ze Steelers w Będzinie. Dodatkowym atutem jest także to, że dołączył do drużyny nowy koordynator ofensywy amerykański, także też mogą zaprezentować kilka nowych rozwiązań, których jeszcze nie widzieliśmy. Atutem Kozłów od zawsze była silna fizyczna gra. I tutaj w obronie na pewno tego się możemy spodziewać, ale na to jesteśmy gotowi, bo nasi zawodnicy bardzo to lubią i uwielbiają grać w takich spotkaniach. Do zakończenia sezonu zasadniczego pozostały dwie kolejki. Ważne, aby przed playoffami po pierwsze wygrywać, po drugie nie mieć problemów zdrowotnych. Kluczowe jest na pewno to, żeby wygrać te spotkania kontrolując je, ale nie silić się na to, żeby, nie wiem, nabijać wynik na siłę, zdobywać punkty, żeby ktoś miał ich więcej niż ktokolwiek inny. Także tutaj no, kluczem będzie to, żeby w pierwszej, drugiej kwarcie nadać ton rywalizacji, żeby w drugiej połowie, mamy nadzieję, móc trochę odpuścić, dać pograć rezerwowym, żeby się ograli w tych kolejnych meczach i w pełnym składem mógł zagrać w playoff. Początek spotkania Kozłów z Panthers w sobotę o 15 w Poznaniu.
Drugi od końca żużlowej Ekstraligi Betard Sparta podejmie we Wrocławiu wicelidera tabeli Faluba z Zielona Góra. Zdecydowanym faworytem są goście, ale pojadą mocno osłabieni i to może być szansą dla naszych. Faluba z do tej pory jeździ jak z nut. Na koncie ma 7 wygranych i 2 porażki. Betard spisuje się poniżej oczekiwań. Zespół Piotra Barona wygrał w lidze ledwie raz. Czy niedziela będzie szczęśliwa we Wrocławiu? Początek spotkania o 16:30 na torze Stadionu Olimpijskiego. Sport drużynowy mocny w ten weekend. W akcji kibice w mieście obejrzą rugbistki i rugbistów. Wszystko za sprawą czwartej edycji turnieju Wrocław Cup. Będzie to wydarzenie wyjątkowe, bo pokrywające się z dziesięcioleciem rugby w mieście. Impreza związana z zawodami i jubileuszem w sobotę na stadionie w Leśnicy. Przed kibicami zaprezentują się i męskie, i żeńskie zespoły rugby z Wrocławia. Rywalami i rywalkami będą zawodnicy i zawodniczki z Drezna. Początek zmagań o 13:30. Koszykarska sobota we Wrocławiu. W weekend rozegrany zostanie 18. wrocławski turniej koszykówki ulicznej Street Basket 2014. Areną zmagań będzie Esplanada przy Stadionie Wrocław. Zawody odbędą się m.in. w kilku nowych kategoriach. Najbardziej prestiżowa będzie jak zwykle grupa Open. Będą w niej walczyć zarówno koszykarze amatorzy, jak i gracze z zawodowymi licencjami. Podczas turnieju mają się także zaprezentować gwiazdy basketu sprzed lat. Szczegółowy harmonogram imprezy na wrocławskistreetball.pl. W niedzielę, na 7 dzień wyścigowy, który jednocześnie będzie zakończeniem pierwszej części sezonu, zaprasza wrocławski tor wyścigów konnych Partynice. W programie gonitwy płotowe, przeszkodowe oraz płaskie. Ozdobą dnia powinna być rywalizacja we wrocławskim trialu gonitwie, będącej próbą generalną przed Wielką Wrocławską. Start tradycyjnie po 14:15. Organizatorzy zapewniają, że będzie kogo i co oglądać. Od soboty elektryzująco będzie także w związku z kolejnymi wydarzeniami Wrocławskiego Festiwalu Szachowego. Przed nami 9. Międzynarodowy Turniej Klubu Polonia Wrocław. Rozegrany zostanie turniej Open i arcymistrzowski. Do tego zaprezentują się dzieci. Organizatorzy zapraszają najmłodszych na ostatni przed wakacjami turniej wrocławskiego Krasnala. Turniej odbędzie się tradycyjnie w sobotę przy ulicy Wita Stwosza. Szczegóły szachowych zmagań na polonia.wrocław.pl. Oczywiście oferta MCS-u nie jest jakąś nowością. Centrum od wielu lat proponuje dzieciom i młodzieży wspólny wypoczynek. W propozycji, w porównaniu na przykład do poprzednich wakacji, jest jednak kilka zmian. Od wielu lat prowadziliśmy półkolonie dla dzieci na terenie naszych obiektów. W tym roku przykładamy szczególną wagę, dlatego że chcemy włączyć sporty, które będą rozgrywane w Wrocławiu w ramach War Games. Czyli młodzież chcemy zapoznać z tymi dyscyplinami sportowymi i one będą w programie naszych półkolonii. Wakacje potrwają przez 2 miesiące, stąd półkolonie będą mocno rozłożone w czasie. Przygotowanych zostanie kilka turnusów, a w każdym kilka grup. Przewidujemy organizację 5 turnusów, po około 60 osób w każdym turnusie, podzielone na 4 grupy i te grupy będą odbywały zajęcia na terenie naszych obiektów, ale nie tylko naszych obiektów. Wybór dla młodych ogromny. Kilkadziesiąt dyscyplin stoi otworem. Są te najbardziej popularne, ale są i te, przy których jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Są dyscypliny takie tradycyjne jak piłka nożna dla chłopaków. No, chłopcy bez piłki nie mogą żyć. Ale dobraliśmy również dyscypliny, które chcielibyśmy, żeby dzieciaki poznały. Bo tańca towarzyskiego nie było u nas nigdy, ale w związku z tym, że w ramach World Games zajmujemy się również tańcem towarzyskim. Jiu-jitsu, no to jest sporty walki, obrona. Jiu-jitsu jest idealną metodą, jeżeli chodzi o samoobronę. Strzelanie, no to przyjemność. Mamy strzelnice, mamy zakupione wiatrówki dla dzieciaków i powiedzmy, to już w zeszłym roku prowadziliśmy. To są takie dyscypliny, które na pewno dzieciaki chętnie zaakceptują, a rodzice się ucieszą, że dzieciaki poprawią sprawność fizyczną. Za przygotowanie półkolonii i ich przeprowadzenie wzięli się profesjonaliści. To oznacza, że wszystko będzie odpowiednio zabezpieczone, a dzieci będą pod właściwym okiem. Te półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty, w związku z tym musimy spełnić wszystkie wymagania, jakie dotyczą organizatora, powiedzmy, w czasu, właśnie kolonii, bo to nazwijmy to kolonie. Wszystkie dzieciaki muszą mieć wypełnione karty zgłoszenia. Wychowawcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. Musi mieć zagwarantowaną pomoc medyczną i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły projektu na stronie
Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu.